Szanowni Państwo, jesteśmy w gminie Spytkowice. Jest to gmina jednostkowa składająca się z jednej miejscowości. Spytkowice położone są w północno-zachodniej części powiatu nowotarskiego. Leżą w szerokiej dolinie Beskidu Wyspowego, gdzie znajdują się źródła rzeki Skawy. Od północy graniczą z gminą Jordanów, od zachodu z gminą Jabłonka, a od południa i wschodu z gminą Raba Wyżna. Spytkowice, pierwotnie zwane Spytkową, założył w połowie XVI wieku Wawrzyniec Pytek Jordan, największy magnat dawnej Polski. Rozwijał bardzo żywą działalność osadniczą od Jordanowa po Limanową. Przez lata Spytkowice nabierały znaczenia w związku z rozwojem szlaku handlowego na Węgry przez tak zwaną Przełęcz Spytkowicką. Okolice i same Spytkowice w XIX stuleciu należały historycznie do monarchii habsburskiej, następnie do cesarstwa Austro-Węgier. Należały do powiatu myślenickiego w cesarskiej prowincji Galicji. Pod koniec XIX wieku Spytkowice przeżywały bardzo duży rozwój gospodarczy. Zostało utworzone kółko rolnicze, straż pożarna. Pierwsza na Podhalu spółdzielnia mleczarska rozsławiła Spytkowice masłem tak zwanym spytkowickim, które cieszyło się bardzo dużym powodzeniem w Rabce. Rozwijana była w Spytkowicach hodowla bydła rasy czerwono-białej, rasy tak zwanej polskiej. Jak wynika z notatek Amościckiego w 1929 roku, kiedy to wracając z południa Europy, zatrzymał się w dawnej karczmie żydowskiej w centrum Spytkowic i dokonał przeglądu bydła rasy czerwono-białej. Pod koniec XIX wieku została założona i działa do dziś ochronka dla dzieci sióstr służebniczek. Również powstała w Spytkowicach Szkoła Ludowa, jedna ze starszych szkół ludowych na Podhalu. W Spytkowicach jest piękny dom, jechałem do niego, me serce płakało, zabrykał mój siwy koń. W Spytkowicach w okresie międzywojennym obserwowało się największy rozkwit kultury. Kobiety spotykały się po domach, początkowo gotowały, uczyły się gotować, piec, zawiązały stowarzyszenie, dzięki któremu wspólnymi siłami uczyły się haftować, wyszywać, gorsety przede wszystkim. Kobiety w Spytkowicach zrzeszone są obecnie w kole gospodyń wiejskich. Są to panie kontynuujące pracę na przestrzeni lat od okresu międzywojennego. Przekazują tę tradycję na przykład haftowania, czy wyszywania, czy robienia kwiatów z bibuły, którymi dawniej ozdabiano domy, obrazy przed uroczystościami, przed świętami, jak również zdobiono grobowce. Koło gospodyń wiejskich w uroczystościach gminnych, na przykład obchody Dni Spytkowickiej bądź gminne dożynki, częstuje potrawami regionalnymi własnego wykonania, jak również wykonuje wieniec dożynkowy ze zbóż, owoców z naszych pól. Na przestrzeni lat w Spytkowicach działają rzeźbiarze, malarki i malarze. Jestem mieszkańcem gminy Spytkowice. Jest to moja mała ojcowizna, w której żyję, tworzę. Ukończyłem liceum krakowskie, plastyczne, a później kontynuowałem studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Stanisława Rodzińskiego. Poprzez sztukę próbujemy odpowiedzieć sobie na pewne nurtujące mnie pytania. Czym jest dobro i zło? Czym jest piękno? Co jest sensem ludzkiego życia? No, niektórzy mnie porównywali do Nikifora albo polskiego Van Gogha, że to bardzo ekspresyjne i takie żywiołowe to moje malarstwo.
Ja mam jeszcze nad Wangogiem tą przewagę, że żyję, jeszcze tworzę i już za życia jakiś tam obraz sprzedałem. Na terenie Spytkowic posiadamy wiele zabytków, ale jednym z najcenniejszych to jest właśnie ten zabytek, przed którym stoimy. To kościół pod wezwaniem Nieprzerwanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na osi kościoła położona jest również drewniana dzwonnica z połowy XVIII wieku, którą Osservatore Romano określiło jako jedną z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dzwonnic drewnianych w Polsce. Tu na cmentarzu przykościelnym są pochowani byli właściciele Spytkowic. Obecnie w Spytkowicach było i jest dużo znanych osób, którzy zasłużyli się dla gminy Spytkowice. Warto wspomnieć naszą poetkę ludową, na której cześć jest corocznie po jej śmierci organizowany przegląd poezji recytatorskiej imieniem Katarzyny Kracik, która przewiła kulturę na terenie Spytkowic. Chcę powiedzieć, że przeglądy Katarzyny Kracik zaczynają się właściwie w pierwszy rok po śmierci mojej mamy. Przyjeżdżam na konkurs, czy to z własnymi gawędami, czy to z gawędami mojej mamy, czy to z gawędami Kowalczyka z Żubrzycy. Każdy jest oceniany gwarowo i literacko. Ta gwara nie jest tak jednako, jak jest gwara w Orawie, jak jest gwara na Skalnym Potalu i jak jest gwara na Śpiszu. Z całkiem to jest ta gwara jest odrębna. Spytkowice, granicząc kulturowo z tradycją orawską, tradycją podhalańską i tradycją zagórzańską. W Spytkowicach rozkwitła bardzo dobrze i silnie kultura podhalańska. W 2003 roku powstał w Spytkowicach oddział Związku Podhalan. Jak wiemy, górale są bardzo kreatywną, bardzo utalentowaną grupą ludności polskiej. I w Spytkowicach szczególnie to jest widoczne. Zajmujemy się wieloma aspektami życia wsi. Są to imprezy regionalne, imprezy kościelne. Jesteśmy twórcami pielgrzymki rowerowej, góralskiej pielgrzymki rowerowej z Giewontu na Hel. Po raz szósty w tym roku będziemy odbywać taką pielgrzymkę. Dużą taką zasługą, można powiedzieć, tej jedności wsi spytkowskiej jest to, że skończyliśmy Drogę Krzyżową i to jest to przepięknie zrobione. Rzeźbił to nas tu chłop bardzo zdolny, taki społeczny. Jestem rzeźbiarzem po liceum sztuk plastycznych w Zakopanem imieniem Antoniego Kenara. Kiedyś pracowałem przy odnowie zabytku Krakowa. Później własną działalność prowadziłem rzeźbiarską. Od 7 lat pracuję w kamieniu. Teraz akurat robię rzeźbę świętego Huberta dla koła łowieckiego w Spytkowicach Bór. Grupa inicjatywna założyła oddział Związku Podhalan, ponieważ istniało ogromne zapotrzebowanie na powołanie zespołu regionalnego. Mamy dwa zespoły, zespół Krzesani, w zasadzie Mali Krzesani i zespół Krzykiernica, skupiający już dorosłych członków zespołu Krzesani. Dzieci w wieku od 5 do 14 lat uczą się gry na instrumentach podhalańskich, uczą się tańczyć i śpiewać. Biorą udział w konkursach recytatorskich, konkursach przeglądowych śpiewu i tańca na terenie całego Podhala i Polski. Zespół Siekiernica chce podtrzymywać tradycje związane z wpływami kultury podhalańskiej na naszym terenie.
Witam wszystkich uczestników 14. Pucharu Wójta Gminy Spytkowice w Narciarstwie Alpejskim. Dobrych wyników, miłych wrażeń. Zawody uważam tegoroczne za otwarte. Dziękuję. Czego się nauczyli w szkole, to kontynuują i bardzo dobrze, bo narciarstwo jest sportem przyjemnym, zdrowym, uprawiane z rozsądkiem. Może być rozrywką na świeżym powietrzu przez całe życie. Powstał tutaj kompleks Beskid, który zapoczątkował w 1999 roku swoją działalność. Co roku był modernizowany, powstała kolej krzesełkowa. Klient się robi bardzo wymagający, nie chce się już stać i ciągnąć, tylko wyjeżdżać sobie spokojnie na kanapie. W dzisiejszych zawodach, tak w Pucharze Wójta, są wszystkie kategorie praktycznie wiekowe. Są przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i oldboye poza szkołą. Jak widać, sport w Spytkowicach rozwija się bardzo prężnie. Już od jakichś lat 90. można zauważyć wzmożony ruch w kierunku biegów przełajowych. Prócz tego mamy bieg trzeźwości tak zwany. Bierze w nim udział młodzież od przedszkolaków do gimnazjalistów. Możemy się poszczycić takimi imprezami jak Puchar Szlaku Solnego. Są to zawody MTB XC tak zwane, w których startuje 19 grup wiekowych od przedszkolaków do Masters 4, czyli bardzo duży zakres możliwości zabawy na świeżym powietrzu. A zarazem taka mała kuźnia talentów. Stworzyliśmy Podhale Tour, to jest jazda indywidualna na czas. To już jest od 18 roku życia, także jak widzimy, i obcowanie z przyrodą i sportem skutkuje, czy owocuje w bardzo dobre wyniki. Mamy tu takie zwyczaj, że przed jesienią robimy te radyki owiec, spotykamy się na Wasowce, mamy sobie musimy w Kreślach Bezwierz, poza wodę w koło i wracamy się tutaj, potem koło gminy, to tak tego roku były to władze gminy, już wszystkie wyszły nam tu naprzeciw i razem my sobie wyszli z owcami na Inwebierk i tam nacenimy gościnę, mieliśmy kuchnię polową, zabite parę baranów, wiecie, Łosypków, całe Spytkowice i no jeńcom tym właśnie, tą muzyką góralską, tymi dzwonkami. Jak zaczniemy ponad 300 dzwonków, to muzyka jest taka, że do samuczki końca Spytkowic do samego początku to nie ogra wszystko. Gmina nasza ma podpisane umowy partnerskie pomiędzy gminami na Słowacji, gminą Blatnica i gminą Biały Potok. W szczególności dotyczą wymiany kulturalnej zespołów zachowujących tradycje danego kraju. Centrum Kultury, w którym się teraz znajdujemy, z założenia ma taką strukturę, że zawiera w sobie ośrodek kultury, bibliotekę publiczną oraz wioskę internetową. Mamy na stanie 10 komputerów do użytku publicznego. Mamy bardzo dużo dzieci zapisanych, ponieważ mamy bogaty księgozbiór dziecięcy. Natomiast ośrodek kultury prowadzi bardzo dużo zajęć dla dzieci. Były prowadzone konkursy czytelnicze, konkursy bajkowe dla dzieci. Mogły dzieci oglądać filmy różnego rodzaju i bajki. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czyimś ruchem poruszani na uciek malutkich. Na terenie Spytkowic działa grupa teatralna Lalkarze. Tworzą różnego typu spektakle. Państwo krakowiakowie, którzy prowadzą tą grupę, od kilku lat starają się nauczyć dzieci, jak w bardzo ciekawy sposób przedstawić różnego typu właśnie spektakle, teatr i też różne animacje. Mija 15 lat, jak Spytkowice są samodzielną gminą. Jedną z ciekawostek i tradycją jest spotkanie najmłodszego pokolenia Spytkowic z najstarszym pokoleniem. Na tych spotkaniach dzieci przedstawiają swoje dokonania, natomiast najstarsze pokolenie dzieli się wspomnieniami
opowieściami z dawnych czasów. Pszczoły od dawien dawna wszędzie to były jeszcze w puszczach, w barciach, a potem dopiero jak już były osiedlenia, no to przenosili te barcie koło chałup, a potem to już zaczęli próbować różne przerozmaite rzeczy, co by lepiej się gazdowało w tych ulach. To były takie ule nie jako teraz, no pnioki, jak to przenieśli tam kiesik z lasa, z barci, bliżej chałup. No bo i niedźwiedzie swoje robiły kłopoty, to przy chałupach było trochę lepiej. Co trzecio, co czwarta chałupa koło sobie miała ule. Różne, przerozmaite ule. I takie, co nie były wymiarowe, ale też były i takie, takie nowości, jako tu ci nasi robili to jak mogli. Pszczelarz pilnował, co by wszystko się działo na czas. Zaczynało się zawsze już od kormienia pszczół w jesieni, tylko jak zieni miód, a jeszcze wcześniej to nie wirowali, no wygniatali, no to dopiero potem to kormienie było wozne, co by dostały tyle, co by wytrzymały do wiosny. Wycinali rąka albo zula od razu, bo kiedy rąki nie było, albo właśnie z tych pnioków i wkładali tuto, ale to już było jako nowość, a tak to wygniatali w ręce i tak jak sier baby w takiej glinianej smatce wygniotali, przyciskali tam skałą i wtedy ten miód tu stąd się robił. Tu jak już było tak kiesik do tyla, to brali tutą wier, przykładali do tego, no i ściskali po kiela się lął, a potem resztę już ten wosk, bo to już no, zostawał wosk z tych romek, no to potem go już wytopiali zaś jako wosk. No tutaj teraz chcę pokazać już większe usprawnienie. Jest już na zasadzie siły odśrodkowej miodarka. Od łucji do wili było zapisowanie pogody. Co we w styczniu, co we w którym miesiącu i tak jak będą pisać, to będą wiedzieć. Przez te 12 dni będą wiedzieli potem, w którym miesiącu by jako pogoda. I to było ważne dla pszczelarza, co by wiedział, co to będzie robił. No i to się im wtedy ponoć sprawdzało, jak go dali starzy pszczelarze. A jak już przyszła ta wilio, to już było w zwyku, że pszczelarz musiał w pasiece być. Czy to w pasiece, czy w tych porulach przy chałupie. Po wili, jak już się sami łopatkiem poumali, to pszczelarz szedł do ula, do pasieki, zanosił łopateczek taki kolorowy, bo to wtedy organista albo kościelny roznosił białe ludziom, a bydłu i pszczołom kolorowe. Szedł, zapukał leciućko do wól, i go doił, hej, pszczoły moje, pszczoły, dobrze zimujcie, a w lecie miód dawajcie. No i tak to bywało, że ten opłatecek wsadził tam i uważał to, że przecie to jest święty owoc. Czy go dał mucha święto. No i tak to było. No a potem już jak przychodziły te pierwsze ciepła na wiosnę, na pierwszy oblot, to też już było obowiązkiem, co by wiedział, które ule przetrzymały, jak się pszczoły obleciały. No chodźcie chłopcy, pokażę wam, jako to pszczelarzyli wasi dziadkowie i może i ojcowie. Mieli ule różne, a my tu takie mamy teraz już troszkę inkse, nowocześniejsze, z rąkami. Ale co by i tak było widać, trochę starości, to taki góralski ul. Poduszka w zimie zaś, żeby miały ochronę przed wielkimi mrozami.
No i teraz tutaj będziemy widzieć, jako to syczko w ulu jest. To jest nastawka na miód. One tu noszą miód. A co by matka nie dała rady przyjść do nastawki, to jest od gniozda, od taką krotą odgrodową przykryto, tu psoły przechodzą, a ona ze zwiększo, grubso, to nie przechodzi, dlatego to jest stosowane. Przypatrzymy się, widzicie, ta koromka jest i one tu na tej romce tu noszą do nich. Do niej i miód, i pyłek, tu widzicie ten złoty taki pomarańczowy, to jest pyłek, to jest dla nich właśnie pokarm białkowy. A ten miód dziś widzicie zaniesły, jakby tak no tu szczepnył, to by się było widać, jakby się kapało. No, tu mamy ramkę taką tegoroczną już. Widzicie, tu się będą wygryzać z tego pszczoły. 21 dni potrzebuje robotnica, co by się wygryźć i wtedy dopiero 9 dni się ryktuje do tego, co by lecieć. Pierwsze ino kormi matkę. O, widzicie, tu mamy matecznik. Tu była wklejona matecznik i tutaj się jeszcze nie wygryzł matecznik. Tutaj ona jeszcze nie wysła. Widzicie, tu jest. Podmuchaj tu troszkę tym, tak, odmuchnij ładnie, pięknie, widzisz, że ona się z tego wygryzie, oczko, takie wieczko otwiera, wychodzi, ale ona dopiero po 9 dni wylatuje na oblot godowy, a potem znowu musi po już zapłodnieniu jeszcze 6 dni być dojrzałą już królową i wtedy znosi jajeczka. Ale zanim takie rąka są, to pszczelarz musi przyryktować im przez zimę, żeby było, miały na czym taką węzeł. To się tu widzicie do tych drutów wkleją węzeł i wtedy one już ino odbudowują te komórki i potem, tu już matka by jajecka składała i za 2-3 dni już by cała rąka taka była odbudowana, już by była zaczerwiona, czyli już by były w nich jajeczka i potem larwy i z tego by się wygryzały pszczoły. A rąka już taka potem odbudowano, coś z nosą do niej, wszystko to jest tako. Po 2 rokach się usuło, wytopio się z niej wosk. I jest potem z niego już można węzeł robić, można świecki robić, co w to chce. No, a teraz pójdziemy do pracowni, pokażę wam, jak ta rąka się tam daje do tej miodarki i skąd, jak się to przez to wirowanie, ten miód otrzymuje. Ale przydałby mi się taki pomocnik, przydał. Chłopcy, Bóg wam zapłodź, żeście byli i pomagali, no i troszkę żeście się obsoła dowiedzieli. To sam się z Bogiem! A nie włos, Bóg prowadzi, trzymajcie się, trzymajcie. No, do widzenia wam. Ciuciu, babko, kręć się, kręć, co wybierą z klaskanki. Cyci, ciche rybki. Klaskanki.